sobotni poranek budzimy Was od 8 rano. Śniadanie w Radio Szmur FM. Dzisiaj w Polskiej Szkole imienia Świętego Stanisława Kostki mieliśmy wyjątkowego gościa, panią Anetę Pruszko-Thompson, która jest terapeutą dzieci i młodzieży oraz nauczycielem i poprowadziła dla nas warsztat. Zanim jednak przejdziemy do tematu samych warsztatów, chciałabym troszeczkę więcej dowiedzieć się o pani ścieżce zawodowej, o pani karierze. Czy miała pani kontakt ze szkołą polską, czy tylko tutaj ze szkockim systemem edukacji? Jako już nauczyciel oczywiście. Więc witam wszystkich bardzo serdecznie i dziękuję też za wyjątkową okazję odwiedzenia Aberdeen. Tak się zdarzyło w moim życiu, że Aberdeen to było pierwsze miasto w Szkocji, które odwiedziłam wiele lat temu, więc bardzo miło jest mi tutaj wrócić po latach. Ja jestem z zawodu nauczycielem nauczania zintegrowanego, czyli nauczycielem przedszkolnym i nauczycielem nauczania początkowego oraz nauczycielem anglistą. W Polsce pracowałam i w szkole podstawowej, i w gimnazjum przez 6 lat jako nauczyciel anglista. Tutaj w Szkocji pracowałam jako learning assistant, następnie bilingual support assistant, czyli taki pomocnik nauczyciela, który zajmuje się dziećmi, dla których język angielski nie jest pierwszym językiem, a także jako nauczyciel EAL, nauczyciel wspomagający tych uczniów, dla których angielski nie jest pierwszym językiem. W większości byli to uczniowie polscy, ponieważ Polacy jesteśmy największą mniejszością teraz w Szkocji i język polski jest tym najczęściej używanym językiem obcym w Szkocji. Tutaj w Szkocji skończyłam również studia terapeutyczne i pracuję obecnie jako school counselor w jednej ze szkół średnich w East Lothian i prowadzę swój gabinet terapeutyczny Way to Go Counseling w Musselburgu. Dziękuję bardzo. Chciałam się jeszcze też dowiedzieć, skąd właśnie taki pomysł na warsztaty dla rodziców dzieci dwujęzycznych. Czy ten temat jest jakoś szczególnie bliski Pani sercu? No, ten temat jest bardzo bliski mojemu sercu, ponieważ temat szkockiego systemu edukacji, temat dzieci dwujęzycznych i temat polskich szkół sobotnich są to tematy, które z jednej strony wynikają jak gdyby z mojego zawodowego zainteresowania, z tego, że pracowałam jako nauczyciel i w Polsce, ale też mam doświadczenie ze szkół szkockich. Poza tym prywatnie jestem mamą dwójki dzieci, moje dzieci są dwujęzyczne. Córka ma 5 lat, syn ma teraz 9 lat, natomiast ta dwujęzyczność jest w moim życiu obecna praktycznie non-stop i wiem z własnego doświadczenia, z takiego doświadczenia mamy, że nie jest łatwo wspomagać dwujęzyczne dzieci, ale myślę, że warto. Więc w pewnym momencie postanowiłam jak gdyby stworzyć warsztat na temat dwujęzyczności, na temat szkockiego systemu też i dzieci dwujęzycznych w tym systemie, żeby w pewnym sensie pomóc polskim rodzicom w poznaniu tego systemu oraz w poznaniu możliwości, jakie szkocki system edukacji im tym rodzicom oferuje. Dziękuję. A chciałam się zapytać jeszcze o dzisiejsze warsztaty. Zorganizowała je Pani przy pomocy też konsulatu w Edynburgu. Jakie wrażenia ogólnie po tych warsztatach? Czy było takie zainteresowanie, jakiego Pani by się spodziewała? No ja myślę, że była tutaj dość duża grupa rodziców. Bardzo dziękuję tutaj Pani Dyrektor za pomoc i zorganizowanie grupy rodziców. Myślę, no mam nadzieję, że spędziliśmy ze sobą bardzo, bardzo dobre 2 godziny, bardzo bogate 2 godziny. Było mnóstwo momentów takich, kiedy zaczynały się dyskusje z rodzicami. Były pytania, były odpowiedzi, była też interakcja taka rodziców z innymi rodzicami, co mnie bardzo cieszy, bo dlatego to spotkanie nazwałam warsztat, a nie prezentacja, ponieważ liczyłam na tą dyskusję, na ten dialog.
Chciałam też poznać, jakie jest zdanie rodziców, co rodzice sądzą i o szkockiej szkole, i o dwujęzyczności swoich dzieci, ale także co sądzą na temat wprowadzenia języka polskiego do systemu szkockiego i też wprowadzenia egzaminów z języka polskiego do szkockiego systemu edukacji. Wspomniała Pani tutaj o egzaminie na poziomie szkół średnich z języka polskiego jako języka obcego. Czy duże jest zainteresowanie takim egzaminem wśród uczniów, wśród rodziców? No muszę powiedzieć, że niestety w Szkocji niewielu rodziców zdaje sobie sprawę z tego, że można taki egzamin zdać, ponieważ w obecnym systemie w Szkocji tego egzaminu nie ma, czyli nie ma jak gdyby egzaminu z języka polskiego jako języka obcego. Natomiast istnieje możliwość zdania tego egzaminu, mieszkając w Szkocji, w systemie angielskim. To się wtedy nazywa egzamin GCSE. I od 2005 roku do 2010 roku liczba uczniów zdających egzaminy GCSE z języka polskiego, czyli podkreślam, to są egzaminy zdawane w systemie angielskim, wzrosła od 500 do ponad 4000. I ciekawe jest również to, że w 2013 roku 110 szkockich uczniów podeszło do egzaminu AQA GCSE z języka polskiego. Czyli było zainteresowanie nie tylko uczniów polskich, ale również szkockich. Dzieje się to z ogromną pomocą polskich szkół sobotnich, ponieważ jeśli jest sytuacja, że dziecko mieszkające w Szkocji chce zdawać ten egzamin w systemie angielskim, no musi znaleźć jakiegoś nauczyciela, który będzie w stanie to dziecko, tego ucznia przygotować do egzaminu. W ogromnej większości osoby przygotowujące uczniów do egzaminów są to nauczyciele polskich szkół sobotnich. Ja chciałabym tutaj również wspomnieć o Polish Education Committee, czyli Polonijnej Radzie Konsultacyjnej do Spraw Edukacji, która działa przy wsparciu Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Edynburgu. Głównym celem tego Polish Education Committee jest współpraca pomiędzy polskimi oraz szkockimi instytucjami w celu wprowadzenia języka polskiego do systemu edukacji w Szkocji. To by oznaczało również możliwość rejestracji nauczycieli języka polskiego w tym systemie szkockim oraz tworzenie egzaminów z National 4 i 5 oraz Highers z języka polskiego. Także zachęcam do sprawdzenia strony internetowej. Jest to Polonijna Rada Konsultacyjna do Spraw Edukacji, tak zwany PEK. Można również znaleźć informacje na stronie Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Edynburgu. A czy w jakiś sposób możemy, nie wiem, zagłosować, czy wspomóc tą inicjatywę wprowadzenia tych egzaminów? No myślę, że tak. Tutaj Polonijna Rada Konsultacyjna pracuje w tym momencie nad takim sondażem, który będzie skierowany do polskich rodziców. I ten warsztat również miał na celu poszerzenie jak gdyby świadomości polskich rodziców i doinformowanie ich, że istnieje w ogóle taka inicjatywa i co ona w rzeczywistości oznaczałaby dla naszych dzieci, bo gdyby dzieci miały możliwość podejścia do egzaminu w języku polskim w Szkocji, w szkołach, to znaczyłoby, że część dzieci uzyskałoby dodatkowe punkty, które mogłyby im pomóc w dostaniu się na wymarzoną uczelnię wyższą, na wymarzone studia. Ale myślę też, że to by zwiększyło rangę języka polskiego, gdyby język polski został wpisany w ten system jako język, ten modern language, czyli język nowożytny. Język obcy obok, nie wiem, francuskiego czy hiszpańskiego, zwiększałaby się również ranga języka polskiego, ale także taka wymierna korzyść jest taka, że znalazłaby się praca dla części nauczycieli języka polskiego, znalazłaby się praca w szkockich szkołach.
Więc myślę, że gra jest warta świeczki i warto wesprzeć tę akcję. Dziękuję bardzo. Troszeczkę się rozgadałyśmy na temat samych egzaminów, natomiast ja chciałam jeszcze wrócić troszeczkę do warsztatów, które dzisiaj Pani prowadziła. Mówiła Pani o jednym z celów tych warsztatów. A jakie są jeszcze takie cele Pani osobiste przy prowadzeniu tego typu warsztatów dla rodziców? No, mój taki cel osobisty, jak to Pani ładnie ujęła, to jest zawsze spędzenie czasu z polskimi rodzicami i stworzenie takiej sytuacji, kiedy możemy wymienić się swoimi doświadczeniami, stworzenie takiej sytuacji, gdzie jest miejsce na dialog, na dyskusję, na rozmowę, ale też taka jakaś informacja i dostarczenie rodzicom praktycznych informacji, praktycznych wskazówek, które faktycznie przydadzą im się w życiu codziennym. Są to takie rzeczy na przykład na temat szkockiej szkoły, o których no, polscy rodzice nie do końca, może z których polscy rodzice nie zdają sobie do końca sprawy, ponieważ nie do końca znamy ten system, nie wiemy, jak ta szkoła szkocka funkcjonuje. To jest na przykład, to są informacje na temat Curriculum for Excellence, czyli takiej reformy, która została wprowadzona do szkół szkockich w 2011 roku, o której bardzo dużo się mówi, bardzo często słyszymy określenie Curriculum for Excellence, natomiast jak pytam polskich rodziców, co to właściwie jest Curriculum for Excellence, większość rodziców nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, co to jest i o co chodzi i z czym to się je, że tak powiem, trywialnie. Tak więc ja myślę, że tak, odpowiadając na pytanie, mój cel taki osobisty to jest zawsze doinformowanie pewne rodziców, rozmowa, dialog i konstruktywne spędzenie czasu. Myślę, że dzisiaj udało się tutaj te wszystkie cele osiągnąć. Tak, jako uczestnik warsztatów mogę potwierdzić, że dyskusja była w pewnym Bardzo dziękuję. Bardzo taka owocna, można powiedzieć. No. Dużo różnych doświadczeń, różnych osób z różnego punktu widzenia. Wiele było przedstawionych sytuacji. Tak, ja najchętniej spędziłabym tutaj 2 dni, powiem szczerze, byłam zmuszona do tego, żeby ucinać dyskusję w pewnych momentach, ponieważ zdawałam sobie sprawę z tego, ile ograniczenia czasowego. Tak, było ograniczenie czasowe i też dużo ważnych jeszcze informacji, dużo ważnych slajdów, prezentacji. Natomiast najchętniej zorganizowałabym warsztaty na takie 2-dniowe, kiedy możemy było faktycznie rozmawiać, dzielić się tymi spostrzeżeniami, bo to pomaga. Ale myślę, że nawet taka rozmowa właśnie taka w pigułce, te warsztaty bardzo dużo dla rodziców mogą wnieść, bardzo dużo do ich sposobu patrzenia na tą dwujęzyczność ich dzieci. Chciałam jeszcze zapytać, gdzie Pani planuje przeprowadzić takie warsztaty? Czy jest konkretne następne miejsce już wyznaczone, czy możemy gdzieś dowiadywać się, gdzie będą jeszcze takie warsztaty przez Panią prowadzone? Więc dzięki Konsulatowi Rzeczpospolitej Polskiej w Edynburgu warsztaty odbędą się jeszcze w szkołach sobotnich w Glasgow, w Motherwell i zdaje się w Perth, ale musiałabym to potwierdzić. I zobaczymy, co dalej. Mam nadzieję, że będę mogła odwiedzić więcej szkół sobotnich i porozmawiać z jak największą ilością polskich rodziców. I na temat dwujęzyczności, i na temat tego, że warto wspierać dwujęzyczność, i na temat taki, że no, nie jest łatwo czasem, jest dużo problemów i trudności, ale także tutaj jak gdyby ta sprawa informacji i sprawa ewentualnego wprowadzenia języka polskiego do systemu szkockiego, to jest też istotna, myślę, wiadomość, więc mam nadzieję, że odwiedzę jak największą ilość polskich szkół sobotnich. Dziękuję bardzo, dziękuję za rozmowę. Przypominam, że rozmawiałam z panią Anetą Pruszko-Thompson, terapeutą i nauczycielem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i życzę miłej soboty. Dziękuję wzajemnie. Słuchacie Śniadanie po polsku.